Stacja IT. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Stacja IT. Z tej strony Łukasz Kowalinski, A ze mną jest Mateusz Kietliński. Cześć Mateusz. Cześć wszystkim, cześć Łukasz. Dzisiaj będziemy rozmawiać o grach komputerowych: o tym, dlaczego tworzenie gier komputerowych jest fajne, jak można się zacząć tym zajmować. No i prośba Mateusz, żebyś nam opowiedział parę słów właśnie na ten temat. Natomiast może w ogóle zacznijmy od tego, żebyś się przedstawił i, i powiedział, jak się w ogóle znalazłeś w tym środowisku. No to nazywam się Mateusz Kietliński i już gry robię tak naprawdę od 8 lat profesjonalnie, mm -hmm. a samo zainteresowanie grami, no to już od małego dzieciaka muszę powiedzieć. Mm -hmm. Tak, jakbym miał wybrać miejsce, to byłby to tak rok 96 siódmy, kiedy mniej więcej już była ta popularyzacja konsol Pegasus u nas mhm. w, na rynku polskim weszło PlayStation parę lat temu ja już dojrzałem do tego wieku, że byłem już w stanie sam obsłużyć konsolę sam włożyć płytę i zagrać więc już żaden wujek nie musiał mi pomagać no i to był ten moment, kiedy każde wakacje po prostu spędzałem dużą naprawdę ilość czasu spore godziny na graniu w, grach, w gry właśnie najczęściej po prostu jak siedziałem u moich pradziadków na wsi, no to na wsi nie ma co robić, tak? No to siedziało się przed tym starym CRT telewizorem, grubym takim, już nie wiem, czy ludzie pamiętają, młodzi na pewno nie były takie nie zawsze kolorowe. No i tak to się wszystko zaczęło, że dużo czasu spędzałem nad graniem, no i gdzieś się pojawiała ta taka myśl, jak to działa, że ja trzymam ten kontroler, no ja tutaj coś wciskam, a na tym telewizorze coś się dzieje. To mnie zawsze fascynowało. tak Jak to jest zrobione zawsze? No to wiadomo, oglądamy telewizję, rodzice mm, oglądają mm. telewizję, no to klikają pilot, zmienia się kanał, no i no tak. nic się z tym nie da zrobić. To jest już przygotowany obraz. A ja biorę ten kontroler, wciskam i widzę, że no w sekundę, mniej niż sekundę postać podskakuje. No wow, super. No i jak to działa? No i gdzieś to taka pierwsza, takie ziarenko, ta fascynacja mm. się potem rozwijała. Potem, jak ten dostęp do internetu się rozwijał, no i oczywiście w szkole na zajęciach dodatkowych, też się dowiadywałem powoli, co to jest to programowanie, jak można to wykorzystać. No i gdzieś to potem rozwinęło się tak, że teraz już mhm. robię gry profesjonalnie i jestem w stanie utrzymać się z tego i tworzyć je cały czas, na co dzień. Znaczy no, zaczęło się od grania, no ale to też jakby jest fajne, że to. Zaczęło Cię interesować, jak to działa, tak? no bo w gry w gr gra <grafię> zasadniczo dużo ludzi, ale, ale nie każdego prawda, zaczyna to interesować, żeby, nie, żeby, żeby się zająć jakby tym, tym od drugiej strony. Tak? Nie, więc tutaj to też to może pójść w różne strony. Nie, czy, czy to było tak, że, że jakby właśnie to, 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 jak zacząłeś programować, to, to od razu próbowałeś robić jakieś gry, tak? Czy, czy, to, czy to raczej... No myślę, później? że samo programowanie, no to, to raczej zaczęło się po prostu w szkole. Mm -hmm. Obowiązkowe zajęcia, czwarta klasa, podstawówki, kiedy uczyliśmy się wtedy jeszcze programować w takim, to się nazywało Logo Comeniusz, mm -hmm. czy Logomocja. Taki żółwik, którym się programowało, żeby rysował obrazki. Mm -hmm. Co już mi się podobało, że ja mogę tam napisać te linie kodu, wywołać je parę razy i patrzę, że on mi nagle mnóstwo mm -hmm. kółek rysuje, a ja napisałem, nie wiem, pięć linijek, i patrzę, mm -hmm. że to daje naprawdę bardzo fajne możliwości. Więc zaczęło się od czysto takiego algorytmicznego. Podejścia do programowania, czyli tak standardowo, jak ludzie, którzy pracują w IT, uczą się pisać po prostu algorytmy, obsługiwać bazy danych, tego typu rzeczy, to gdzieś od tego się to zaczęło. A potem, oczywiście, moja fascynacja do gier poprowadziła mnie, żeby pójść o krok mm. dalej i zacząć się zastanawiać, jak wyświetlać obraz tak naprawdę na ekranie. Tak, nie tylko wykonywać funkcje matematyczne. Tylko wyświetlić jakiś po prostu obrazek w danym miejscu, w danym punkcie na ekranie. Bo jeżeli się na tym zastanowimy, to gra tak naprawdę to jest nic innego niż wyświetlanie obrazków na ekranie w odpowiednim kontekście, hmm. tak? I ruch tych obrazków i szybka zamiana tych obrazków hmm. powoduje iluzję w naszej głowie, że jest to animacja, hmm. coś się rusza, coś się dzieje. Hmm. I tak naprawdę tak dokładnie tworzymy grę. Hmm. No też właśnie w tych, że tak powiem, dawniejszych czasach. Zacząć programować gry było chyba trudniej, tak? w sensie, bo to właśnie wymagało tych wszystkich operacji graficznych, jakiejś tam obsługi, interakcji z użytkownikiem. W tej chwili jest, jest dużo takich bibliotek i też sam Scratch, tak? przy którym dzieci się mogą uczyć programowania, to to już jest jakby z góry nastawione właśnie na to, żeby takie, taką interakcję i właśnie grafikę ułatwić, tak? jeśli chodzi o programowanie. Więc to też prawdopodobnie było, było trudne, żeby zacząć od tego, żeby jakąś tam grę zrobić w tych czasach. Nie wiem, w latach 90. czy na początku 2000. Prawda? Dokładnie to jak dobrze to powiedziałeś. Zaczęło się tak naprawdę od, mhm. od bibliotek graficznych. To były mhm. po prostu takie narzędzia, nazwijmy to narzędziami, które pozwalały w łatwy sposób wyświetlić obraz na ekranie mhm. bez zaglądania w kod, na przykład karty graficznej, mhm. jak trzeba było na przykład robić kiedyś. No i oczywiście te narzędzia cały czas się rozwijały. Nie zatrzymało się to tam 15 lat temu, tylko w, naprawdę w dniach dzisiejszych mamy takie narzędzia, które pozwalą nam stworzyć naprawdę ładnie wyglądającą grę w dzień na przykład. Coś, co kiedyś zajęłoby rok, na przykład. Dzisiaj naprawdę może to zająć moment. Na przykład wyświetlanie tr trójwymiarowego modelu. Jest teraz naprawdę to jest kwestia kilku kliknięć. Wystarczy mm. przeciągnąć tak naprawdę, jak kopiujemy pliki na komputerze, mm. przeciągnąć plik, w którym jest zapisany obiekt do silnika gry. Proszę mm. bardzo, jest obiekt wyświetlony, mamy mm. grę. Mm -hmm. No to jest bardzo fajne. No, ja też jakby zacząłem się interesować programowaniem jakoś przez gry, bo pamiętam, że właśnie ojciec mi pokazywał, na, to był Commodore 64, jak tam bo jakieś proste właśnie programowanie robić i, i napisaliśmy wspólnie jako kółko i krzyżyk, tak? no to to jest ten poziom gry, który jeszcze można ogarnąć właśnie tam pisząc to przez, przez dzień, nie, bo nie są tam jakieś specjalne operacje graficzne i tak dalej, ale to już jest gra, więc, więc jest to fajne dla właśnie tam dziecka czy młodego człowieka, że, że można się w to wkręcić i rzeczywiście zająć programowaniem, no chociaż ja akurat tam skręciłem w inną ścieżkę, ale ale myślę, że to jest fajna zachęta też właśnie dla, dla dzieci, żeby, żeby tam zainteresować programowaniem. Tak? I stąd ten skracz jakoś tam pewnie na to nie, też, też stawia. A powiedz, jak, jak, jak w tej chwili to widzisz? W sensie, nie, czy, czy programowanie nie, gier to jest, to jest nie, jakby zasadniczo inna ścieżka niż, niż programowanie? jakichś aplikacji, nie wiem, korporacyjnych czy jakichkolwiek innych, w sensie gdzie tutaj widzisz różnicę w tym, co robisz na co dzień, a co robią koledzy, którzy się zajmują innymi zadaniami? Myślę, że tutaj, jeżeli mamy wejść w strefę programowania gier, musimy sobie powiedzieć na początku, że jest to, ta ścieżka się rozbiega. Im bardziej wchodzimy w programowanie gier, ponieważ jest tam bardzo dużo rzeczy, które można zaprogramować. Dla prostych przykładów mamy na przykład tak zwanych programistów gameplaya, to są programiści rozgrywki, którzy odpowiadają głównie za to, żeby gracz po prostu czuł grę, żeby gra działała, żeby jeżeli designer przygotuje jakiś zamysł na, na rozgrywkę, żeby po prostu te rzeczy w tej grze występowały. Ale mamy na przykład też programistów od grafiki albo te technical artystów. To są artyści, którzy zajmują się pisaniem shaderów, czyli np. kodu do karty graficznej, który wygląda zupełnie inaczej niż kod, z kod samej rozgrywki. Mamy na przykład programistów silników, którzy na przykład rozwijają silnik, na którym gra pracuje. O tym, czym jest silnik, to powiemy za chwilę. Ale można powiedzieć, że oni naginają fizykę tak, żeby gra spełniała nasze warunki, ponieważ nie zawsze w grze chcemy, żeby fizyka zachowywała się tak, jak w prawdziwym świecie. A jeżeli korzystamy z gotowego rozwiązania, no to najczęściej dostajemy fizykę, która Najbardziej przypomina naszą realną, mhm. ale często nie chcemy tego. Chcemy troszeczkę, żeby ta fizyka była dopasowana do naszej rozgrywki. Wtedy, właśnie, na przykład, programiści silnika dodają nowe funkcjonalności do silnika, które pozwolą nam potem na osiągnięcie tego celu, który chcemy. Więc jak najbardziej ta różnica jest, występuje i po prostu w pewnym momencie, jak na początku wchodzimy jako początkujący programista, możemy zdecydować sobie, która ścieżka by nas tak naprawdę najbardziej interesowała, bo. Wszystkiego możemy spróbować po trochu. Jeżeli jesteśmy tak zwanym na początku generalistą, nazwijmy to, czyli osobą, która jest trochę od wszystkiego, no to właśnie wtedy możemy zobaczyć, co tak naprawdę najbardziej nam się podoba. Na przykład możemy nie chcieć pisać, żeby drzwi się otwierały, jak gracz do nich podejdzie. Wolałbym na przykład napisać, żeby ładnie wyglądały światła, które są w pomieszczeniu, żeby wyglądały naprawdę tak, żeby dawały fajne wrażenie. Że oddawały realny świat, na przykład, albo na przykład efekt jakiś ciekawszy, artystyczny, żeby właśnie nie wyglądały jak realny świat, tylko jak komiks, na przykład. Mhm. Mhm. I którą częścią ty się zajmujesz najczęściej? Ja najczęściej zajmuję się programowaniem gameplayu, czyli mhm. tą faktycznie najbardziej widoczną przez graczy częścią, czyli tą, którą tak naprawdę największą mamy styczność i jest tak najbardziej na wierzchu, że tak powiem. Ale też zajmuję się game designem, czyli oprócz samego programowania też odpowiadam za samo tworzenie gier od, że tak powiem, na papierze. W tym wstępnym etapie, zanim gra w ogóle powstanie na, na urządzeniu, bo zanim będzie grywalna, to tak naprawdę stworzenie mechanizmów i dynamik, które w grze będą występowały tak, żeby stworzyła jakieś tam doświadczenie, które, które ja sobie założę i próbować odtworzyć faktycznie w głowie gracza, który w grę będzie grał. A to czy możemy właśnie parę słów na ten temat powiedzieć? To znaczy w takim współczesnym świecie, jak gra w zasadzie powstaje, tak? czy, to, czy to się, jakie tam są osoby zaangażowane i czy to są zawsze właśnie takie wielkie projekty wieloosobowe i wielo, wielo że tak powiem, milionowe, jeśli chodzi o, o fundusze. To, to znaczy, no właśnie mówisz o projekcie na papierze i, i potem o, o realizacji w, w różnych rolach. Czy można to jakoś tam ująć właśnie w, w paru zdaniach, jak, jak, jak zwykle takie tworzenie gry od początku przebiega? Tak, jak najbardziej. Da się z taką w miarę uniwersalną ścieżkę powstawania takiego produktu w sobie stworzyć, tak możemy sobie o niej teraz powiedzieć. Mm. Oczywiście różni się to w zależności najczęściej od wielkości studia. Mm. Jeżeli studio jest na przykład jednoosobowe, mm. no to będzie to wyglądało zupełnie inaczej niż w studiu dziesięcioosobowym, albo na przykład w takim CD projekcie, gdzie osób mamy 500, mm. albo Techlandia, albo Eleven Beat Studios, to, to tam to wygląda zupełnie inaczej. Wiadomo, że im większe studio, tym jest większe ryzyko, więc trzeba dużo więcej czasu mm. poświęcić na tak zwaną preprodukcję, czyli właśnie tym wszystkim, które dzieje się przed mm. Napisaniem pierwszej linijki kodu, a w małych studiach część to jest po prostu tak, że jest impuls, jest pomysł, siadam, i już po dniu na przykład mam coś, co mogę komuś pokazać, żeby po prostu zobaczyć. Ale spróbujmy sobie po prostu opisać taką ścieżkę od początku i po prostu część tych etapów jest pominięta w mniejszych studiach, więc na początku zaczyna się od e, tak naprawdę badania rynku, czyli zaczyna się od czysto biznesowego podejścia do stworzenia gry. Czy będzie miejsce na rynku na naszą grę? Czy jest grupa odbiorcza, która chciałaby to zagrać? Czy na przykład za dwa lata, jak ta gra się ukaże, bo tyle na przykład by to zajęło? Czy dalej będzie na nią wtedy miejsce? Czy na przykład inne firmy nie planują podobnych gier zrobić w hmm. tym samym czasie? Więc tak, zaczyna się tak naprawdę od takiej analizy biznesowej, hmm. gdzie jest miejsce na rynku, w którym moglibyśmy znaleźć jakiś produkt, który jesteśmy w stanie zrobić. I tutaj, przepraszam, że ci przerwy faktycznie są zatrudnione jakieś firmy badania opinii? Najczęściej publicznie? robią to po prostu analitycy biznesowi. W dużych firmach oni po prostu mają swoich hmm. na miejscu, którzy badają rynek i widzą, co tam się dzieje, bo to nie zawsze jest samo stworzenie gry od początku. Ale też adaptowanie gry w trakcie. Mhm. Albo na przykład dodawanie elementów do gry już po wydaniu gry. Na przykład mamy teraz jest 31 listopada, Halloween, mhm. wiele gier, teraz, które możemy zobaczyć nawet na sklepach takich jak Steam czy sklepach mhm. mobilnych, mają teraz Halloweenowe updatey, czyli są dodatkowe dodatki, wszędzie szkielety, dynie i tego typu tak. rzeczy. No to to właśnie tego typu rzeczy, tak, żeby nie, nie, ich nie przeoczyć. Więc jeżeli już wiemy na przykład, że będzie miejsce na rynku na naszą grę, no to wtedy zaczynamy sobie siadać od tego punktu designu, czyli zastanowić się, jeżeli nasza firma już ma jakieś portfolio, to no najczęściej będziemy starali się zrobić grę co najmniej podobną do tych, które już mamy, ponieważ no nasi, nasi ludzie mają doświadczenie w robieniu tego typu gier. Rzadko kiedy widzimy, że duże studia nagle przeskakują. Z jednej zupełnie innej gry zrobili e, strzelankę z pierwszej perspektywy i nagle robią strategię hmm. po roku. Najczęściej nie widzimy takich rzeczy, bo po prostu ludzie są doświadczeni w zupełnie czym innym. E, więc e, kiedy już wiemy mniej więcej, taki designerzy, którzy znajdują się w firmie, wiedzą jakie są nasze mocne strony, no to można zacząć sobie kreować taką grę. Najczęściej hmm. wygląda to tak, że e, designerzy zbierają się na tak zwanych concepting meetingach, gdzie po prostu są wielkie burze mózgów na temat tego, co możemy zrobić, co jest fajne, co niefajne, co mogłoby zadziałać, co można sprzedać. To też jest istotne pod punktem biznesowym, że nie myślą tylko o tym, jak czy to po prostu będzie fajne, mm. tylko na przykład, czy marketingowo też będzie dało się taką grę sprzedać. To też jest istotne już, żeby już na tym etapie o tym myśleć, bo ciężko jest po na przykład dwóch latach spędzonych nad robieniem gry, no może być naprawdę fajna, ale jeżeli nie będziemy w stanie z nią dotrzeć do grupy docelowej, no to będziemy mieli problem. I jeżeli Taki koncept gry sobie powstanie, najczęściej jest po prostu spisywany w formie jakiegoś bardzo prostego dokumentu, bez szczegółów, bo to też nie chodzi o to, żeby pisać 100 dokument, bo to się tak szybko zmienia, to potrafi się z miesiąca na miesiąc tak zmieniać, że nie ma po prostu tego sensu, tak jak kiedyś robiliśmy aplikacje za pomocą Waterfalla i to nie działało, teraz wszyscy robią Agile i Scrum, więc w gamedevie jest dokładnie tak samo, więc to też, to też się, ten rynek się rozwija. No, i najczęściej po prostu gra trafia do etapu preprodukcji i zaczyna się tworzenie tzw. prototypów, czyli bardzo prostych, czysto, bez żadnych skomplikowanej reprezentacji. Mhm. Najczęściej są to po prostu jakieś klocki, białe kwadraciki, Ty. które sobie skaczą. Chodzi o to, żeby po prostu poczuć, czy rzeczy, które są w naszej grze nowe lub ryzykowne, żeby przetestować je na samym początku. To jest po to się najczęściej robi prototyp, ponieważ jeżeli robimy po prostu kolejne Call of Duty, czyli kolejną jakąś tam strzelankę, którą zrobiliśmy 50 do tej pory, no to najczęściej nie musimy już robić prototypu, bo już mamy mm. wszystkie rzeczy sprawdzone, możemy po prostu przejść prosto do produkcji. A jeżeli robimy coś nowego, no to warto jednak sprawdzić rzeczy, które w naszej grze będą innowacyjne i sprawdzić, czy faktycznie nie tylko w naszej głowie one działają, tylko czym działają w samej grze. Najczęściej samo po prostu napisanie takiego prototypu już w trakcie pisania nam pokazuje, ej, ale ten system nie zadziała z tamtym systemem, bo one się wykluczają, więc jak w sumie spróbujemy to zrobić razem, to nagle przestaje nam działać. I wtedy od razu wracamy z powrotem do tak zwanej tablicy i zaczynamy kombinować dalej. System w sensie jakiejś rozgrywki, tak? Tak, system rozgrywki. Mówię mhm. tu oczywiście o systemach rozgrywki. Mhm. No i jeżeli... Taki prototyp już powstanie i załóżmy, będzie fajny. To wtedy decydujemy się, czy przechodzimy na po prostu pełną produkcję. No i wtedy rusza cała, cała maszyna produkcyjna. Jest to też taki iteracyjny, postępowy, krokowy proces, gdzie raz na jakiś czas, najczęściej nie wiem, co miesiąc, spotykamy się i ugrywamy wszystko, tak żeby nie utknąć nagle na takiej jednej szynie, która jedzie cały czas w jedną stronę i naprawdę nie wiemy, że zaraz wjedziemy w skałę. Tylko, że jak widzimy, że gdzieś skała jest przed nami, żeby jak najwcześniej już hmm. zakręcić, a nie już rozpędzonym pociągiem potem hmm. mieć duży problem. Więc jak najbardziej, właśnie takim iteracyjnym podejściem sobie hmm. idziemy w stronę stworzenia tej, tej pełnej gry. No i najczęściej potem jest, zależnie tego, czy to jest gra na rynki komputerowe, konsolowe czy mobilne, hmm. to się troszeczkę różni, ale najczęściej chcemy wypuścić wczesną wersję naszej gry hmm. na rynek, żeby zobaczyć po prostu, jak ludzie reagują. Na przykład na Steamie nazywa się to Early Access, na rynkach mobilnych się to nazywa To jest tzw. Tak soft Lunch, czyli miękkie wypuszczenie gry. Służy po prostu po to, żeby pozyskać bardzo małą grupkę użytkowników, na przykład do 10 tysięcy użytkowników, po to, żeby zobaczyć, jak, jak wyglądają pierwsze reakcje. Są to najczęściej też nazywane testami alfa, testami beta, mhm. gdzie jakaś drobna grupka użytkowników ma szansę już popróbować naszą grę. Służy to też po to, żebyśmy mogli znaleźć błędy, które w grze występują i je naprawić przed pełnym wydaniem, ale też, żeby poznać po prostu, czy gra się podoba albo co się nie podoba, co się podoba, mhm. i ewentualnie potem położyć większy nacisk na elementy, które graczom się podobają, a gdzieś na przykład obciąć elementy, które graczom się podobają mniej. Czyli tutaj, jak rozumiem, wspierają tutaj te sklepy mobilne, no, że można ograniczyć liczbę osób, które mogą to e, Najczęściej to po prostu wygląda tak, że jeżeli wypuścimy grę na rynku mobilnym, no to domyślnie nie dostaniemy żadnych użytkowników, ponieważ na rynkach mobilnych gier wychodzi około 10 tysięcy miesięcznie, <laughs> więc jeżeli nasza gra pojawia się może jako nowa przez parę minut i mm -hmm. potem jest zasypana jest, wszystkim, więc najczęściej po prostu kupuje się użytkowników za pomocą reklam. Aha, aha. Czyli puszczam prostą reklamę, która zachęca użytkowników do klikania instalowania mojej gry i to jest po to, żeby przetestować po prostu, jak gra performuje, w sensie jak gra działa tak, tak. Na, na rynku tak, po prostu. Tak. Mhm. Okej, okay, czyli mamy te, te wstępne testy za sobą i wtedy jakby decydujemy, czy coś poprawiać, tak? Czy... Dokładnie. Wtedy, jak już okazuje się, że gra faktycznie działa, jesteśmy mhm. zadowoleni z wyników, zadowoleni z komentarzy, no to. Ruszamy z wydaniem mhm. gry na rynku. Pomijam tutaj ten cały etap marketingowy, bo to oczywiście też już na rok wcześniej trzeba grę reklamować, zaraz rzeczywiście od skali. Ale tak, gra trafia na rynek. Mhm. No i potem jesteśmy właśnie w takim etapie, gdzie reagujemy cały czas dodając poprawki, dodając kolejne elementy do, do naszej gry. Mhm. Na, na początku jest to bardzo często, ponieważ no jak już skala nam drastycznie urośnie, no to wiadomo, że ilość błędów, które przeoczyliśmy, też wzrośnie. Mhm ponieważ e, tak jak to mawiają, jeżeli jest szansa, choćby odrobinka szansy, że coś się w grze stanie, to znajdzie się osoba, której to się właśnie stanie. E, no i takie rzeczy się po prostu pojawiają i trzeba na nie reagować. No i potem już zostaje nam takie czyste utrzymanie po prostu gry, mhm. takie na długi po prostu czas, czyli na przykład po pół roku decydujemy się na dodanie dużej, dużego dodatku, albo płatnego, żeby gracze, którzy już grę mają, mogli go sobie za mniejsze pieniądze dokupić, albo bezpłatnego, żeby jeszcze raz mhm. zrobić zainteresowanie i zainteresować ludzi, którzy jeszcze na grę nie trafili, ale stwierdzić, że jak teraz wyszedł nowy dodatek i mogą kupić razem mhm. z dodatkiem za podobną cenę, to może wtedy się zainteresują. Więc mhm. wtedy jest już taki etap utrzymania, no i najczęściej już powoli w tym momencie chcemy, żeby nam się to zazębiało z produkcją mhm. następnej gry, czy gdzieś już część drużyny, ponieważ nie potrzebujemy już tylu osób do samego utrzymania, część drużyny najczęściej jest oddelegowana, żeby zacząć pracować nad następnym tytułem. Mhm. I tutaj mówisz, że w zależności od wielkości studia, no albo te, te role są bardziej specjalizowane, tak, albo jedna osoba robi wszystko. Dokładnie. Czyli jakby tak tutaj właśnie sprowadzając to do takiego do jednej osoby freelancera, e, no to wtedy jakby muszę się zająć wszystkim, tak, to znaczy zaprojektować grę i... E, Dokładnie tak. Jeżeli zaprogramować... chcemy robić grę w studiu małym, no to bardziej nam się te role mhm. upłynniają, tak. Mamy mhm. coraz, coraz więcej rzeczy mamy na głowie, ponieważ mamy mniej osób. No to więcej osób musi, mniej osób musi wykonać taką samą mm. pracę jak w większych studiach. Więc najczęściej po prostu wtedy występują ci generaliści, czyli mm. osoby, które zajmują się wieloma rzeczami naraz. Czyli nie mamy na przykład e, grafików oddzielnych do koncept artu, mm. do postaci, do poziomów, do animacji, mm. do tak zwanego rigowania, to jest przygotowanie modelu do animacji. Mm. E, najczęściej robi to po prostu jedna osoba. Mm. E, na, grafik, który robi interfejs użytkownika. Najczęściej w dużych filmach spotkałem oddzielnych grafików od każdej z tych rzeczy, które wymieniłem. No w małym studiu to najczęściej będzie po prostu jeden grafik, hmm. który po kolei robi, robi wszystko. No powiedz, ile w takiej współczesnej grze, w takim współczesnym tworzeniu gier jest właśnie twardego programowania, a ile jest tych rzeczy dookoła, tak? Znaczy właśnie, nie wiem, projektowania poziomów, projektowania świata grafiki, tak, jakiegoś inżynierii dźwięku i tak dalej, w sensie taki zespół, który tworzy grę, no to właśnie ilu tam powiedzmy, mniej więcej, prawda, musi być tych programistów w porównaniu z innymi rolami, które, które też są przecież tutaj kluczowe. Właśnie najczęściej, jak się spotykałem w moim doświadczeniu, jest to tak 40 do 40% to są e, programiści graficy, mhm. różnej maści, a pozostałe 20 to są właśnie designerzy, producenci, ludzie od muzyki, mhm. ludzie od testów. Mhm. E, tak to się mniej więcej rozkłada. Ale oczywiście też bardzo zależy to od typu gry, ponieważ są gry, które na przykład mają wielkie otwarte światy, to tam najczęściej jest mało tych interakcji, ale po prostu jest bardzo duża przestrzeń, na której cała gra się odbywa. Więc jeżeli tych interakcji nie ma dużo, no to jednocześnie programiści mają mniej do, do zrobienia, ale z drugiej strony graficy mają dużo więcej do zrobienia, ponieważ jeżeli ten cały świat ma wyglądać jak realny i żywy, no to nie można po prostu kopiować wszędzie tych samych modeli. W całym świecie, no bo ta iluzja gdzieś tam umknie, że trzeci raz widzimy identyczne drzewo obok siebie, no to mhm. widzimy, że coś tutaj jest nie tak. Więc najczęściej wtedy grafików będzie potrzeba więcej, mhm. a programistów mniej. No i są też gry, oczywiście, które są bardziej mechaniczne, mają bardziej więcej takich dynamicznych systemów, a grafiki nie ma dużo, bo na przykład jest jedna plansza. Ale na przykład postaci mają bardzo dużo różnych umiejętności, mhm. żeby walczyć na przykład ze sobą. Mhm. Na przykład mamy w grach e, typu różnych bijatyk, mhm. najczęściej mamy, nie wiem, 10 plansz Postaci jest 30, no, ale mhm. każda ma po 100 unikalnych mhm. umiejętności, no to trzeba to wszystko teraz mhm. zaprogramować. Wtedy programista będzie miał oczywiście więcej, mhm. więcej pracy, ale najczęściej bym powiedział, że graficy plus programiści to jest 80%, 20% pozostałe osoby mhm. i ta gdzieś granica między programistami a grafikami będzie się wahała od tych 30 do 50%, mhm. a 40-40%. No i teraz jakby może troszkę wracając do tego pierwszego pytania, bo już wiemy, jak, jak wygląda ten proces i, i, i skład zespołu. Nie, no to właśnie tak przybliżając, nie, czym twoja praca na przykład właśnie jako, jako programisty gameplay'u różni się od, od programisty, który e, no, tworzy jakąś powiedzmy aplikację korporacyjną, no i zasadniczo dostaje tam ileś tasków, tak, że ta. Musi dorobić tam, nie wiem, policzenie jakiegoś, jakiegoś tam kredytu, tak? czy, czy, czy z, zrobić jakąś tam formatkę. Czy, czy to można jakoś porównać, w sensie, że, że jest inny, inny charakter tej pracy, że się na przykład więcej jest interakcji z grafikami, czy że więcej jest wykorzystania z jakichś bibliotek i, i, i środowisk, tak, żeby to przybliżyć, bo, bo pewnie właśnie więcej osób ma doświadczenia z tymi aplikacjami, Korporacyjnymi niż, niż, niż właśnie z programowaniem gier? Myślę, że tutaj jest sporo różnic. Mhm. Myślę, że największą różnicą jest to, że najczęściej aplikacja mobilna mhm. aplikacja taka przykład bankowa mhm. z jakimiś kredytami aplikacja, która ma nam pokazać najbliższą drogę do sklepu mhm. czyli wszystkie tego rodzaju aplikacje użytkowe Powstają z jakimś konkretnym założeniem i są oparte na konkretnych ramach. Mhm. Czyli ta aplikacja ma spełniać taką funkcję, mhm. ta, e, użytkownik będzie mógł zrobić ABC, i to mhm. jest to, co użytkownik ma zrobić. E, jeżeli robimy grę. No to tak naprawdę chcemy, żeby użytkownik się dobrze bawił. Więc no to już widać tutaj jest taka pierwsza wskazówka, że jest to troszeczkę coś innego. Mhm. Bardziej bym to skierował w stronę takiego show biznesu, jeżeli mhm. chcemy na przykład zrobić film, który się podoba, jeżeli chcemy zrobić, e, napisać dobrą książkę, no to musi to być coś innego niż istniało do tej pory. Jeżeli będziemy oglądać ten sam film drugi raz, no to już nie będzie nam się tak podobał. Z każdym kolejnym razem będzie tak samo. Mhm. Aplikacje bankowe są tak naprawdę takie same. Jak stworzymy nową aplikację bankową, to najczęściej jest, chcemy mieć to samo, co ma mm -hmm. tamten bank, tylko po prostu dla nas. Tak? To samo rozwiązanie. Jeżeli robimy, pracujemy nad grą, tak naprawdę, no to musimy, będziemy zmuszeni do pracy w dużym zespole bardzo zróżnicowanych ludzi, mm -hmm. ponieważ jeżeli tworzymy aplikację, no to najczęściej po prostu dostaniemy jakiś ticket na dżirze mm -hmm. i razem z innymi programistami podzielimy się zadaniami, będziemy je robić. Nasz dzień będzie mniej więcej tak wyglądał i raczej w tej grupie, grupce programistów będziemy mm -hmm. przebywać. Przez to, że tak naprawdę gry, tak jak już wspomniałem wcześniej, są taki trochę show biznesem, mhm. no to jednocześnie będziemy też trafiać na wiele innych osób z bardzo skrajnych, skrajnymi zainteresowaniami. Mhm. Ponieważ najczęściej można powiedzieć, jeżeli bardzo będziemy generalizować, że programiści są w pewien swój sposób podobni do siebie, mhm. mają, możemy strzelać, że będą mieli podobne mhm. zainteresowania. No to już grafik, i, mhm. który ma taki umysł bardzo, że tak powiem, otwarty, bardziej taki abstrakcyjny, a programista, który ma bardziej takie myślenie przyczynowo-skutkowe, no to ta różnica gdzieś tutaj powstaną, tak? Więc automatycznie rozmawiamy z innymi ludźmi, więc też mamy, że tak powiem, po prostu dzień pracy jest ciekawszy, ponieważ spotykam ludzi, którzy nie tylko grają w gry na co dzień, tak jak tak naprawdę programiści in gameplay, którzy po prostu muszą dużo grać, żeby wiedzieć co jest teraz trendy, mhm. ale spotykam też grafików, którzy na przykład opowiadają mi o wycieczce na przykład do Louvru, gdzie oglądali obrazy i opowiadają o tym, jak to, to im się podoba, się stanowią, co w tym jest fajnego. No to jest namalowany mhm. obrazek. Ja mam obrazki w internecie, ale jednak fajnie jest wejść trochę w ten inny świat i przez to też po prostu taki typowy dzień pracy jest moim zdaniem ciekawszy niż w takim czystym IT. Mhm. Przez to, że ta branża jest po prostu kreatywna. Tak jak mamy plan filmowy, gdzie mamy i reżysera, mamy ludzi od światła, mamy ludzi od kostiumów, mamy ludzi od scenerii, mamy aktorów. To wszystko, wszyscy ludzie są mhm. bardzo różni. Bardzo można to podobnie przełożyć na tworzenie gier. Czyli to jest tak jakbyśmy byli na takim planie filmowym mhm. i tworzyli swoją własną grę. Ale to, czy też chcesz powiedzieć, że w związku z tym programiści mają więcej swobody, tak? Bo jeśli właśnie tam. W takim świecie, powiedzmy, bardziej nie klasycznego programowania, dostajemy te etykiety, jakby mamy wykonać jakieś konkretne zadanie. To, że tutaj programując grę, wykonując jakiś tam fragment właśnie swojej pracy, czy to gameplay, czy coś innego, to tutaj masz to zadanie postawione w sposób bardziej otwarty, że możesz rozwiązać na różne sposoby. Tutaj można dwa aspekty mm. tego wyróżnić. Pierwszy jest to, że najczęściej, jeżeli pracujemy w IT, Potrzebujemy po prostu zastosować konkretne rozwiązanie, mhm. które już było wykonane wcześniej, więc po prostu zróbmy tak, żeby ten kredyt się policzył w taki sposób, wyliczył raty na tam 72 miesiące mhm. i żeby użytkownik mógł potwierdzić klikając trzy ptaszki po drodze, że się zgadza na wszystko i wysłać mhm. tam prośbę o podjęcie tego kredytu. Tutaj najczęściej chcemy osiągnąć, nie zastosować rozwiązania, osiągnąć mhm. konkretny efekt, czyli... Designer mówi, że w tym momencie chcemy osiągnąć efekt, w którym gracz poczuje, że potrzebuje czegoś więcej, żeby na przykład pokonać daną przeszkodę, którą ma, żeby wiedział, że w tym momencie nie jest w stanie tego pokonać, ale na przykład jak wróci tutaj później, to już będzie, odblokuje jakąś nową umiejętność, która mu na to pozwoli, więc chcemy osiągnąć jakiś efekt i nie zawsze mamy po prostu podane rozwiązanie na tacy. Najczęściej po prostu taki programista gameplayu i designer pracują ze sobą, Najpierw najczęściej programista po prostu spróbuje osiągnąć ten efekt, który designer zaproponował, ale często jest tak, że designer nie jest w stanie wszystkiego przewidzieć. Tak jak już wspomniałem wcześniej, na papierze wszystko działa, a jak już się to zaprogramuje, często jest po prostu inaczej. Więc wtedy albo programista sam próbuje. Troszeczkę rzeczy pozmieniać, żeby to działało lepiej, albo po prostu bierze pod pachę mhm. designera, siadają we dwóch i razem próbują rozwiązać jakiś problem, który, mhm. którego się nie udało przewidzieć wcześniej. Mhm. Więc tak, tutaj dochodzi właśnie ta, ta spora różnica, która jest właśnie w tej kreatywności, w odróżnieniu od mhm. pracy w IT. Mhm. To jeszcze fokusując się na, na tym, co Ty głównie robisz, czyli właśnie programowanie gameplayu, to żeby to bardziej zrozumieć. Nie, to co to tak naprawdę nie, o, oznacza i może też troszeczkę tak bardziej technicznie, to znaczy też mówiłeś o tym, że jest w tej chwili dużo bibliotek, nie, które też w programowaniu gier się wykorzystuje, że, że, że wiele można jakby skorzystać jakichś takich rzeczy modułowo, ale czy, czy to akurat w gameplayu, a jeśli nie, no to, to jak się do tego podchodzi tak, w, te, w tej działce? Najczęściej jest to dosyć skomplikowany proces, ponieważ te narzędzia, które już wspominałem, które mamy dzisiaj, są bardzo skomplikowane. Pozwalają mhm. na wiele rzeczy, wspomagają zarówno pracę mhm. i programistów zajmujących się fizyką, i programistów zajmujących się gameplayem, i mhm. grafików, i dźwiękowców, animatorów. Mhm. Więc jest tutaj tego bardzo dużo, ale można powiedzieć, że te silniki, które dostajemy, mhm. to są takie, pudełka z klockami Lego, z których my mhm. budujemy. Więc teraz kwestia jest to, jak to wszystko połączyć do kupy, żeby to po prostu zadziałało i żeby powstało coś, co, nas, mhm. co nam się spodoba. Tak? Ewentualnie możemy potem zburzyć nasz budynek z Lego i zbudować jeszcze raz. Mhm. E, więc można powiedzieć, że to programowanie gameplay'u to jest właśnie to taka najbliższa furtka pomiędzy użytkownikiem a, a grą, bo mhm. często jakieś skomplikowane systemy, czy typowe algorytmy, które w powodują, że gra działa na przykład płynnie, no to nie są widoczne na pierwszy rzut oka. To nie jest coś, co użytkownik zauważy. Zauważyłby to, jeżeli by to nie działało. Że, tak. że gra działa mu powoli, jest nieprzyjemna, nieresponsywna, że on naciska na kontrolerza coś się dzieje dopiero po pół sekundzie. No wtedy po prostu, hmm. nawet nie, nie wiedząc czemu, gra mu się nie będzie podobała i on hmm. łoży, nie będzie w stanie wskazać, że to jest konkretnie przez to. Hmm. Taki podstawowy gracz. Hmm. E, ale właśnie to programowanie gameplayu to jest ta taka pierwsza furtka, czyli tak naprawdę to, co widzimy, to co jest taką treścią po prostu takiej gry. Hmm. I, t, i w, tutaj mówisz o tych właśnie nie, frameworkach, bibliotekach, to jak rozumiem jednym z nich jest, jest na przykład Unity, tak? To Dokładnie, to to tak. Tego rodzaju rzeczy. Czy, czy jest tak, że, że ktoś jeszcze programuje gry bez korzystania z takich bibliotek? E, oczywiście, że tak. Mhm. silników mamy, mamy wiele rozwiązań, tak mhm. jak jest silnik Unity, Unreal Engine, jest mhm. wiele mniejszych silników, mhm. na przykład CryEngine, z którego też możemy skorzystać. Są właśnie biblioteki graficzne, mhm. w których też możemy pisać, na przykład SFML, mhm. która też tak naprawdę może nam posłużyć do robienia gry. Mhm. I tak naprawdę, jeżeli popatrzymy na robienie gier czysto biznesowo, no to najlepiej mieć po prostu silnik. Ale ludzie też robią po prostu gry z pasji i robią gry chętnie po prostu po to, żeby przetestować swoje umiejętności. Mam grupkę znajomych, którzy piszą własny silnik do robienia gier, nazywa się Poly Engine. i Jest to po prostu grupa zapaleńców, którzy siedzą po nocach i tworzą nie samą grę, tylko właśnie narzędzie, na którym potem będą mogli te gry tworzyć. I ostatnio nawet brali udział w takim małym wydarzeniu, w którym tworzyli faktycznie grę w końcu na tym silniku, który, który stworzyli. Okay. I też wspomniałeś o tym, że, że programista gameplayu to musi sam dużo grać. Jak to właściwie jest, tak? Czy właśnie programiści gier sami dużo grają i, i muszą grać, czy, czy właśnie ci grają, czy... czy... Czy grają, bo, nie, bo mają do tego pasję, czy też właśnie ciągle pracując przy grach, to już w zasadzie już im się odechciewa tego grania w grę i mają tego dosyć? A właśnie tutaj to wchodzi to rozróżnienie programistów. Najczęściej programiści gameplay'u po prostu muszą dużo grać, żeby po prostu znać trendy, które się aktualnie, bo to się bardzo szybko zmienia. Na przykład 10 lat temu gry wyglądały zupełnie inaczej niż wyglądają dzisiaj, no i jeżeli byśmy grę próbowały stworzyć, stworzyć osoba, która robiła, grała ostatnio 10 lat temu, no to mogłaby nie odnieść sukcesu na rynku, chyba że akurat by trafiła w grupę osób, albo ten trend na przykład by powrócił, bo też to się zdarza, że wracają nam starsze gry z powrotem na, na rynek. Więc takie osoby czysto od gameplayu najczęściej po prostu muszą być w tym rynku obeznane, ale tak jak wspomniałem, są inni programiści. Mhm. Na przykład programiści od grafiki technicznej, technical mhm. artyści, którzy piszą właśnie tak zwane shadery, czyli efekty wizualne, mhm. i pracują tak naprawdę na takim kodzie, który rozumie karta graficzna. Mhm. Jest to zupełnie inaczej, to programowanie wygląda. I na, na przykład jak ja spotykałem takie osoby, to byli to na przykład ludzie, którzy ostatnio grali na jakimś starym komodorze, a tak naprawdę po prostu siedzą, siedzą w grach, bo takich osób jest mało. Mhm. Najczęściej właśnie jak ktoś chce robić w grach, to jest zapalaniec, który mhm. dużo grał. Ale jest też zapotrzebowanie na osoby, które są po prostu bardzo dobre algorytmicznie i technicznie mhm. przy, przy pracowaniu nad grami. Są, jest wielu programistów, które nigdy nie stworzy ani jednego systemu w grze nazwę to systemu, czyli czymś, co faktycznie gracz kiedykolwiek zobaczy i z tego skorzysta, jakąś, jakaś z tym będzie interakcja, ale mimo to jest w grze bardzo potrzebny i wpłynie na to, jak gra faktycznie jest odbierana przez masę, która potem będzie korzystała mhm. z tego produktu. Mhm. Troszkę mówiłeś o tym właśnie, że jest w tej chwili tych, tych gier, szczególnie na, na platformach mobilnych, tak, tak dużo powstaje, ale jednocześnie jest jakieś takie przekonanie, czy właśnie mit, czy nie mit, no, że właśnie nie, można też samodzielnie podejść do tworzenia gier i tutaj potencjalnie być może nawet zarobić dużo pieniędzy, jeśli się trafi w, w jakiś, w taki hit, tak, który, który wszyscy będą ściągać i, i w to grać. Jak to faktycznie jest? tak? To znaczy, czy, czy rzeczywiście jako freelancer ma się szansę na to, żeby, żeby się przebić z taką własną grą? Czy to raczej w tej chwili jest już bardzo rzadki scenariusz i tak naprawdę tylko studia z większymi możliwościami też marketingowymi, jak mówiłeś, tej, tej reklamy, tak, są, są w stanie wypromować jakieś, jakieś tytuły i, i, i na tym zarabiać? Tutaj odpowiedź jest jak najbardziej tak. Mhm. E, przytoczę rzecz, którą się dowiedziałem, e, na Game Industry Conference, które odbyło się około miesiąc temu, od momentu teraz, jak nagrywamy ten podcast w Poznaniu. Jest to konferencja, która właśnie zrzesza twórców gier komputerowych, profesjonalistów, którzy dzielą się wiedzą. I właśnie oczywiście padło to pytanie, czy tak naprawdę można jeszcze robić gry samemu. Możemy przytoczyć taki prosty przykład gry, jak Minecraft. Jest to jedna z bardziej popularnych gier. Zgaduję, że niewiele osób wie, ale Minecraft powstał, zrobiła go jedna osoba. Mhm. Jest to jeden człowiek, który zrobił cało, całego Minecrafta. Z, gra zarobiła miliardy dolarów. Mhm. Została sprzedana teraz Microsoftowi. No i ten człowiek już nie musi do końca życia nic robić, więc są takie jednostki. Ale można oczywiście by powiedzieć, że to jest loteria, tak? Równie dobrze mogę iść kupić w lotto za 10 złotych bilet. Może wygram, może nie wygram. Ale to nie jest prawda. Mhm. Ponieważ są przypadki osób, które tworzą gry samodzielnie jako freelancerzy i na przykład odniosły już swój trzeci, czwarty sukces. Mm -hmm. Czyli już ich trzecia, czwarta, kolejna gra mm -hmm. e, odniosła sukces na tyle, że są w stanie tworzyć następne gry. Mm -hmm. Więc e, nie możemy tego przypisać już w szczęściu, no bo albo ta osoba ma naprawdę ekstremalne <laughs> szczęście i cztery <laughs> razy wygrała w totka z rzędu, mm -hmm. albo jednak jest w tym coś więcej i da się gry robić tak, żeby odnosiły sukces. Najczęściej jest to po prostu e, badanie rynku i sprawdzanie, czy gra faktycznie będzie mogła dotrzeć do, do mm. naszych mm. użytkowników, bo nieważne jak dobrą grę zrobimy, tak jak już wspominałem, nie, nie będziemy w stanie jej mm. sprzedać, jeżeli po prostu nie trafi do naszych użytkowników. Mm. Więc e, jak najbardziej jako freelancer da się na tym rynku odnaleźć. Jest to oczywiście trudna praca, mm. wymaga sporo doświadczenia tak naprawdę i sporo popsutych gier, których się nie udało, żeby w końcu stworzyć swoją pierwszą, a potem już będzie łatwiej i łatwiej robić następne. Mm -hmm. I teraz, jeśli właśnie mówimy o, o, o tej pasji, tak, znaczy mówisz, że właśnie, że trzeba samodzielnie grać w gry, żeby, żeby wiedzieć, co, co w tej chwili jest, prawda, trendy, co, co się sprzedaje, czego ludzie chcą, to, to czy to jest właśnie jakiś element tej tej um, tej, tej pasji, która tej, tej radości jakby właśnie z wykonywania tego zawodu, tak? Czy, czy właśnie to, że się może można robić to, co się zawsze chciało, tak, czyli właśnie grać w gry i jakby je współtworzyć, to to jest to dla ciebie największa frajda z tego, co robisz, czy, czy też widzisz tutaj jakieś inne jeszcze korzyści właśnie z, właśnie z bycia programistą gier? Nie wiem, współpraca, tak jak mówiłeś, z, z osobami z różnymi, o różnych profilach, tak? czy, czy, czy też jakiś tam nie, właśnie potencjał finansowy, także jak się trafi z jakimś hitem, to tutaj też jest nie, właśnie jakaś tam możliwość zarabiania dużych pieniędzy, czy, czy gdzie widzisz tutaj te naj, najważniejsze punkty, że, że właśnie warto pracować przy, przy grach komputerowych? To tak jak już o dwóch wspomniałeś, czyli czysta pasja, po prostu od dziecka zamiłowanie mm -hmm. do gier. Drugi, czyli współpraca z fajnymi zespołami bardzo zróżnicowanymi. No to jeszcze dochodzi na przykład do tego. Myślę, że marzenie niejednej osoby, która nazywa się bardzo ładnie dochód pasywny mm -hmm, mm -hmm. i wiele jest na to pomysłów, jak sobie stworzyć taki dochód pasywny, który żeby szybko wytłumaczyć, chodzi po prostu o to, że nie robiąc nic, będziemy zarabiać jakieś pieniądze. Mm -hmm. Można to zobrazować przez na przykład wynajmowanie mieszkań, kupuję mm -hmm. 10 mieszkań, wynajmuję mm -hmm. je, mam mm -hmm. dochód pasywny i tak naprawdę do końca życia mogę po prostu żyć z wynajmowania tych 10 mieszkań. W grach jest podobnie, mm -hmm. ponieważ jeżeli stworzę jakąś grę. No to można powiedzieć, że mogę przestać na nim pracować hmm. lub pracować na nim dużo mniej, e, tak tylko poprawiać jakieś błędy i ewentualnie dodać jakieś dodatki, ale gra będzie się cały czas sprzedawać, ponieważ e, na, gra będzie wracać za każdym razem na górę sklepu, jeżeli będzie jakaś na przykład moment na zniżkę. Hmm. E, damy na przykład nagle 50% zniżki z okazji świąt, więc znowu ludzie będą do niej przychodzić, więc znowu ten gdzieś nas e, dochód pasywny będzie. Będzie wracał i będziemy mogli skupić się po prostu na albo robieniu następnej gry, albo na przykład na bardzo długich wakacjach. Mhm. No i oczywiście jeszcze jest czwarty element, który bardzo mnie popycha do tworzenia tych gier, czyli to, że tworzę coś namacalnego, co jest potencjalnie fajne i czym mogę się podzielić ze znajomymi, ponieważ nie ma moim zdaniem lepszego uczucia niż stworzenie gry, a potem zobaczenia, że inna osoba zupełnie nam mhm. nieznana, na z uśmiechem na ustach siedzi i nie może się oderwać od naszej gry. No to jest po prostu naprawdę piękne, piękne uczucie. Mhm. Tak, no to, to, to brzmi rzeczywiście fajnie. Nie, a powiedz, czy, czy ten aspekt właśnie finansowy, który ty poruszyłeś te, tego też przychodu pasywnego, czy to jest możliwe też właśnie w, w takiej formie, że pracuję dla studia, czy, czy tylko wtedy, kiedy jestem filanserem i jakby. Właśnie w całości na swój rachunek te te gry tworzę. Najczęściej jeżeli pracuje się dla studia, no to mm. raczej nie nazwałbym tego dochodem pasywnym, tylko najczęściej w studiach po prostu jest system mm. premii. Jeżeli mm. gra odniesie bardzo duży sukces, no to na przykład jak CD Projekt po Wiedźminie trzecim zrobił, czyli bodajże tam 5 czy 10% mm. Dochodów z gry zostało rozdzielone na całą firmę. W zależności od, oczywiście, stopnia wkładu w projekt, osoby z wyższym stażem dostają więcej, osoby początkujące odpowiednio mniej. No ale jest to naprawdę bardzo fajny bonus, i wiele osób z tego naprawdę skorzystało, i, no, i nie, nie można powiedzieć, że są niezadowoleni. I jeżeli chodzi o mniejsze studia, no to najczęściej. Jest to w formie na przykład jakiegoś startupu. Mhm. No to też, jeżeli startup się rozwinie, no to najczęściej wtedy są udziały się pojawiają, można się wejść na giełdę, mhm. więc wtedy też jakiś tam dochód pasywny może się pojawić. Lub po prostu, jeżeli ktoś ma czas, tak jak na przykład robię ja, czyli oprócz tego, że pracuję na co dzień, mhm. e, że tak powiem, 8 godzin zawodowo robiąc gry, mhm. to wracam do domu i spędzam godzinę, dwie na tworzeniu mhm. swojej własnej gry którą robię razem ze znajomym Łukaszem i razem on tworzy grafikę, ja tworzę kod. No i może za jakieś pół roku, rok gra się pojawi i coś z tego się uda. No to fajnie mieć takie hobby, które jest podobne do, do pracy, tak? To znaczy, że że to widać, że ta pasja jest skoncentrowana. Też właśnie Wydaje fajne miejsce. jest to, że mhm. przez to, że rynek jest duży i gry bardzo się też różnią między osobami, do których chcemy dotrzeć, mhm. na co dzień pracuję przy grach mobilnych na smartfony, na iOS i Android, mhm. a w domu robię grę na Steama strategiczną, więc jest to zupełnie co innego, więc mhm. nie, to nie jest tak, że to jest jakby dodatkowe dwie godziny pracy, które jeszcze taką mi męczą, tylko mogę powiedzieć, że to jest wręcz odpoczynek, mhm. że mogę porobić coś, coś innego i coś takiego 100% dla siebie. Mhm. Więc też da się po prostu dodatkowo wykorzystać te umiejętności, które zdobywamy w pracy, żeby tak jakby napisać mhm. swoją własną książkę i ją wydać i zarobić, zarobić sobie coś z tego, stworzyć mhm. sobie ten pasywny dochód. Jak już jesteśmy przy zarabianiu, to w tej chwili nadal da się zarobić na grach... Um... Po prostu na, na, tej, na tej, cenie pudełkowej, że tak powiem, za grę, czy też właśnie te, te nowe sposoby, e, to znaczy właśnie jakieś dokupywanie, do jakichś tam przedmiotów, prawda, e, te, te płatności wewnątrz aplikacji, nie, czy też jakieś dodatki właśnie tak jak mówisz sezonowe, to to raczej to jest ten obszar, w którym ludzie zarabiają na grach. To się cały czas w rynku się aktualnie to zmienia. Kiedyś to było nie do pomyślenia, że kupujemy grę za pieniądze i ona hmm. jest na niekompletna i coś jeszcze trzeba do niej dopać. Kupowałem cartridge, wkładałem w konsolę, hmm. miałem pełną grę. Najczęściej gry były wtedy bardzo trudne, żeby długo przy niej posiedzieć i nie móc jej ukończyć hmm. tak szybko. Teraz aktualnie bardzo się to zmienia. Głównie przez dostępność, mhm. przez to, że rynek się robi coraz większy, coraz więcej ludzi po prostu. Kiedyś gry były czymś, że wracam do domu, zamykam się w mojej piwnicy i gram. Mhm. Bo pytanie, naprawdę grasz w gry? Jesteś dorosłym mężczyzną mhm. i grasz w gry w domu? Co gry są dla dzieci. Teraz to już się zmieniło. Teraz już prawie każdy gra w gry. Moja starsza ciocia, babcie grają w gry mhm. na smartfonach, więc staje się to naprawdę bardzo dostępne po prostu dla ludzi. Coraz więcej ludzi po to sięga. No i przez to też ten rynek się zmienia. Aktualnie też przez dostęp po prostu do internetu i możliwość pozyskiwania gier bardzo szybko. No to jest możliwość, że przez platformy online mogę kupić grę za te 60 dolarów. To jest standardowa cena gry premium mhm. takiej dużej. Mogę kupić, pobrać grę mhm. i w nią zagrać. No i gdzieś w pewnym momencie odkryto, że zamykanie gry za jakąś tam ścianą płatności. Mhm. Niekoniecznie jest najlepszym modelem biznesowym. I wtedy właśnie zaczął się rozwijać tak zwany model free to play, czyli gier darmowych, które dla naprawdę tak 95% użytkowników pozostają grami darmowymi, bo nigdy w tej grze nic mm -hmm. nie kupią. Ale te firmy zarabiają dużo więcej na użytkownikach, którzy faktycznie postanawiają wkręcić się grę bardziej i zainwestować w, ni w nią swoje pieniądze. Wtedy tak naprawdę jest, mamy nieograniczoną ilość pieniędzy, którą możemy na daną grę wydać. Pominiemy zupełnie etyczność tego Super. na potrzeby tej rozmowy, bo to nie jest oczywiście ten tak. temat, ale widać, że ten biznes, ten model biznesowy się coraz częściej pojawia. Mhm. Też dlatego, że po prostu nic mnie nie powstrzymuje przed spróbowaniem tej gry. Mhm. Na przykład, aktualnie najlepiej zarabiającą grą e, jest Fortnite. Jest to gra darmowa, w którą gra mnóstwo młodych ludzi. Jest to dla nich bardzo fajna gra. Jest, staje się nawet elementem ich życia. Mm. Rozmawiają o tych w szkołach, rozmawiają mm. o tych e, przez telefon ze znajomymi na me, mediach społecznościowych, e, więc jak najbardziej da się na tym nawet dużo więcej zarobić niż na rynkach tak zwanych premium, czyli tych płatnych. Mm. Można to nawet spojrzeć, jeżeli spojrzymy sobie na sklepy, takie jak ma Apple Store czy Androidowy sklep Google Play. Jak zobaczymy sobie, na przykład wejdziemy sobie w top 100 najlepiej zarabiających gier na tych platformach, no to nawet jako test możecie sobie spróbować po tym podcaście zobaczyć, ile trzeba pojechać w dół, mhm. aż trafimy na pierwszą płatną grę. Okay. Mhm. Najczęściej one są na przykład 50, 55. Mhm. Teraz Minecraft gdzieś tam podskoczył, bo znowu z jakiegoś powodu Minecraft jest popularny. Teraz jakieś jest 20 któryś, ale to jest dalej 20 miejsce. Mhm. Mhm. Wszystkie gry powyżej są za darmo. Okay. OK, czyli fajny, fajny kierunek z różnych względów, żeby zająć się programowaniem gier. Troszkę mówiliśmy o tym na początku, ale też no właśnie, żeby to jakoś tam mm, przybliżyć dokładniej temat tego, jak w ogóle można wejść właśnie w programowanie gier, tak, czyli zająć, zacząć się tym zajmować, czy to jako już programista obecny, czy, czy osoba, która dopiero chce się zająć programowaniem. Tutaj mówiłeś, że, 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 że tutaj, no, uczyłeś się podstaw programowania w szkole. Jak, jak ta ścieżka u ciebie potem wyglądała, i, i jak, to, jak dzisiaj można do tego podejść, żeby, no, no, żeby stać się członkiem właśnie takiego studia programistycznego, tworzącego gry, czy też też robić to na własny rachunek? Moja historia wyglądała tak, że trafiłem na koło naukowe twórców gier, Polygon. Mhm. Jest to koło funkcjonujące pod politechniką mhm. warszawską. Jest to po prostu grupa zapaleńców, którzy właśnie jako najczęściej programiści, bo tam można powiedzieć, że 80% osób to są programiści, ale są też graficy, to się cały czas zmienia. Po prostu ich pasją było tworzenie gier. Dowiedziałem się przypadkowo po prostu idąc na studia na Politechnikę, dowiedziałem się, przeglądałem po prostu listę kół naukowych, zobaczyłem, że jest tworzenie gier, no pomyślałem, że tam przyjdę. I tak naprawdę to był taki początek mojej... Kariery biznesowej, ponieważ poznałem człowieka, który wskazał mi firmę, do której złożyłem CV, tam mnie przyjęli, mimo naprawdę bardzo początkujących umiejętności. Pracowałem tam dwa lata, dużo się nauczyłem od osób, które tam już pracowały, no i dalej to już ruszyło. No i jestem teraz tutaj, już z ośmioletnim doświadczeniem. Więc myślę, że najprościej było po prostu znaleźć grupę ludzi, która jestem tym zainteresowana. Mhm. Lub po prostu złożyć CV do którejś z firm na pozycję stażysty czy pozycję juniora, ponieważ ludzie są, po IT też tam są poszukiwani, mhm. bardzo często możemy po prostu spróbować swoich sił. No i na pewno będziemy musieli przeżyć ten moment, że na początku może nasza pensja trochę zmaleć, no bo wiadomo, będziemy musieli się przyuczyć do nowego zawodu. Ale myślę, że warto, bo naprawdę jest to bardzo przyjemny i wynagradzający nasz dzień pracy zawód po prostu. Więc tak naprawdę, jak może, często używam porównania do, do filmów, do tworzenia filmów, no to mm. wiele ludzi uważa, że te grupki ludzi, którzy tworzą filmy, to są takie zamknięte koła zainteresowań, i trzeba tak naprawdę jakoś się tam dostać, i wtedy już się, nasza kariera się tam rozkręca. Więc można powiedzieć, że przez to, że to też gry są takim trochę show biznesem, to jest tu podobnie, ponieważ tych ludzi nie ma tak dużo, ale na przykład cały game dev, czyli ludzie, którzy pracują w Polsce nad, nad grami, to jest bardzo dużo ludzi się zna. Przez to, że jeździmy na te same konferencje, są konferencje w Krakowie, na przykład Digital Dragons, czy w Poznaniu Gaming Destiny Conference, mhm. o którym już wspominałem, to cały czas widzi się tam te same twarze, jak się z roku na rok tam przyjeżdża. No i oczywiście się te osoby poznaje mhm. po prostu robiąc networking, rozmawiając na imprezach, które się dzieją przy okazji tych, wszystkich tych konferencji. Mhm. Więc najbardziej bym polecił, właśnie, albo udać się na którąś z tych konferencji. Bo raz, w najgorszym wypadku zdobędziemy trochę fajnej wiedzy o grach, no, bo najczęściej są tam jakieś wykłady, na które możemy po prostu przyjść, a w najlepszym z kimś porozmawiamy i może faktycznie zaczepimy się gdzieś, e, gdzieś w branży. Mhm. Ale jak rozumiem, nie jest to takie zamknięte środowisko, że nikogo nie wpuszczą? Nie, nie, właśnie nie. Wręcz, że jest to, przyjmujemy każdego, tak? Na przykład w naszym kole naukowym jak najbardziej... Są ludzie z różnego pokroju wiekowego, są ludzie z liceum, są ludzie, którzy mają już pod 40 lat i wszyscy są tam oczywiście mile widziani i chętnie dzielimy się wiedzą, po prostu to jest grupa pasjonatów i to mi się też właśnie podoba w gamedevie polskim, czyli tej grupce ludzi, którzy to robią, Mogę rozmawiać z każdą osobą, niezależnie czy młodszą, czy starszą, tak jakbyśmy się mhm. prawie znali od zawsze, bez jakiejś tutaj, tutaj proszę pana, proszę pani. Tak? Tylko to jest mhm. po prostu. Wszyscy są dla siebie otwarci i mili, więc mhm. uważam, że jest to bardzo fajna, mhm. bardzo fajna grona, do którego fajnie należeć. A czy ten rynek rośnie? To znaczy, że potrzeba ciągle nowych osób, w szczególności właśnie programistów. Cały czas. Tak jak widać, że już wspominałem, że tych gier jest na rynku mhm. coraz więcej i to się cały czas rozpędza. Raz z tego powodu, że gry są coraz większe. Wymagania od użytkowników są coraz większe, więc automatycznie potrzebujemy też więcej osób, mhm. które, które te gry robią. Z jednej strony rynek się też zwiększa przez to, że tworzenie gier staje się coraz łatwiejsze mhm. przez narzędzia, takie jak właśnie silniki, o których wspominaliśmy wcześniej, więc coraz jest więcej startupów. Mhm. I też przez to, że faktycznie ten rynek gier się rozwija, coraz więcej pieniędzy w tym rynku jest, i tak samo rynek mobilny się bardzo rozwija. Aktualnie w 2022 roku cały rynek mobilny ma, zarobki z ry samego rynku mobilnego mają przekroczyć zarówno komputery i konsole. Takie są aktualne założenia. Jeżeli utrzymamy trendy takie, jakie są teraz. Więc automatycznie też pojawia się bardzo dużo inwestorów, więc automatycznie pojawia się też bardzo dużo startupów. Skoro gry się robi coraz łatwiej, jesteśmy w stanie gry zrobić szybciej, z mniejszym ryzykiem, no to jest też więcej inwestorów, którzy chcą łatwo zarobić dużo pieniędzy, tworząc właśnie taki hit. Więc jest mnóstwo startupów aktualnie, które tworzą właśnie jakieś bardzo kreatywne gry. No i co prawda, część z tych startupów nie odniesie sukcesu, ale są startupy, które odniosły naprawdę bardzo duże sukcesy. No i teraz mogą już się rozwinąć do większego studia mhm. i naprawdę stworzyć kolejne bardzo fajne tytuły. Mhm. Super. Dzięki wielkie za ten rzut oka na, na bardzo ciekawą branżę. Może na koniec powiedz, czy, czy już można Ciebie i kolegę gdzieś znaleźć w internecie tu, tutaj w, w tym przedsięwzięciu tworzenia własnej gry? Aktualnie nie... jeszcze nie, bliżej końca roku dopiero będę zaczynał pokazywać ją publicznie, więc mhm. na razie jeszcze niestety publiczna nie jest, mhm. ale może jeżeli nasi gości będą chcieli przyjść na stację IT do nas, to mhm. też tutaj zdarza mi się tworzyć warsztaty stworzenia gier, więc mhm. też oczywiście zapraszam jak najbardziej. Więc też będziemy mogli porozmawiać i chętnie pokażę, żebyśmy mogli wspólnie zagrać i podzielić się opiniami na ten temat. Super. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie.